Najpierw chyba był orzeł. Możemy tak podejrzewać, bo na denarze Bolesława Chrobrego pojawia się tajemniczy ptak, w którym część badaczy upatruje już orła. Profesor Andrzej Nowak, historyk. Niektórzy twierdzą, że to chyba paw albo inne stworzenie nie bardzo latające. Ale jednak ten motyw orła związany przede wszystkim z wizją wolności, swobody bujania pod obłokami i siły tego ptaka pośród innych dominującego jest niewątpliwie wybierane często, nie tylko w polskiej tradycji, za symbol suwerenności, za symbol władzy. Polski orzeł kształtuje się stopniowo, jest już widoczny na pewno na znakach zwycięskich w bitwie Kazimierza Sprawiedliwego toczonej z Rusinami pod Brześciem nad Bugiem w 1182 roku. Mistrz Wincenty Kadłubek odnotował to, a on był świadkiem tych czasów. To triumfalne stwierdzenie o znaku zwycięskiego orła, który towarzyszy wiktorii polskiej wtedy odniesionej. A więc już w końcu XII wieku jakiś orzeł na pewno towarzyszy polskim władcom, polskiej symbolice niepodległościowej, wojskowej także. A już bez żadnej wątpliwości ten orzeł pojawia się jako symbol w kształcie, który znamy, w formie znanej w następnych wiekach na pieczęci majestatycznej króla Przemysła II, który odnowił królestwo w czerwcu 1295 roku po czasach rozbicia dzielnicowego. I to właśnie orzeł otoczony napisem „Sam Najwyższy przywrócił Polakom zwycięskie znaki” symbolizuje owo zwycięstwo odbudowanej niepodległości. Orzeł biały na czerwonym tle pojawia się coraz częściej na owych znakach wojennych, kronikach średniowiecznych, na pieczęciach, w opisach bitew. I to właśnie połączenie białego orła z czerwonym tłem stanowi wyjątkową specyfikę polskiej tradycji heraldycznej, przesłankę do tworzenia polskiej flagi biało-czerwonej. Skąd w ogóle flagi? Skąd chorągwie? Takie znaki, pod którymi skupiały się oddziały wojskowe. Profesor Andrzej Nowak, historyk. Które niekoniecznie miały kształt tkaniny. Czasem był to imperatorski orzeł towarzyszący rzymskim oddziałom, czy jakiś symbol religijny uniesiony wysoko nad szeregami walczących. Niekoniecznie chrześcijański symbol. Ta struktura tkana, sztandaru, symbolu siły wojskowej, która skupia się wokół jednej idei, wokół jednego władcy często, jest już na pewno znana w średniowiecznej Europie w postaci pięknego sztandaru Oriflamme, sztandaru francuskich królów we wczesnym średniowieczu. U nas ten sztandar, znamy go w każdym razie, z pieczęci, jakie występują już w wieku XII, XIII przede wszystkim, obrazujących ówczesnych książąt rozbitej na dzielnice Polski, gdzie właśnie pojawia się postać rycerza niosącego na drzewcu taki sztandar. Oczywiście nie wiemy, jakie były jego kolory, ale wiemy, że już są sztandary. Skąd możemy domyślać się, że kolory ich układają się we wzór znany nam do dzisiaj, biało-czerwony? Wiemy, że jakieś signa Polonika były niesione przed wojskiem Bolesława Krzywoustego, walczącego z Czechami w początku wieku XII. Wiemy też, że Bolesław Krzywousty używał jako swojego znaku trzech tarcz, dwóch czerwonych, jednej białej. Biel reprezentuje czystość, to i Słowianie w swoich wierzeniach tak interpretowali jeszcze przed chrześcijaństwem ten kolor. Czerwień reprezentuje miłość, odwagę, gotowość do przelania krwi. Połączenie zatem czystości z odwagą, z męstwem, z miłością gotową do czynu. Te dwa kolory reprezentują i wpisują się w wyłaniający się stopniowo z mroków średniowiecza polski sztandar. Całą postać orła, a wokół niej dla kontrastu czerwony kolor sygnalizuje jaskrawo to połączenie odwagi i czystości w symbolice polskiej niepodległości. Tak wygląda chorągiew, która towarzyszyła uroczystościom pogrzebowym Kazimierza Wielkiego. Tak wygląda wielka chorągiew ziemi krakowskiej.
która reprezentowała Polskę w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku i z narażeniem życia broniona była przez najtęższych rycerzy z Zawiszą Czarnym na czele. Biały orzeł na czerwonym tle. Biel i czerwień przekształca się stopniowo w stabilną wizję biało-czerwonego polskiego sztandaru. Biało-czerwone kolory polskich sztandarów stają się oficjalnie uznane za kolory narodowe, kiedy przychodzi czas próby polskiej niepodległości. Profesor Andrzej Nowak, historyk. Pierwsza rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1792 roku obchodzona jest bardzo hucznie, z wielkim natężeniem wobec zbliżającej się konfrontacji z Imperium Rosyjskim, które chce Polsce tę niepodległość i tę konstytucję zabrać. I symbolem determinacji w tej walce o polskość jest strój, jaki wtedy zostaje uznany za obowiązujący. Damy w białych sukniach z czerwoną wstęgą, panowie z szarfami biało-czerwonymi. Kolory, konkretnie biały i amarantowy, ten odcień czerwieni, pojawiają się na lancach legionów generała Dąbrowskiego, które tworzą się, kiedy Polska straci swoją niepodległość po roku 1797. Choć sami legioniści noszą trójkolorową kokardę w nawiązaniu do tradycji francuskiej świeżo wybuchłej przecież rewolucji, to jednak w tych bojowych znakach na lancach towarzyszy im tradycyjna polska symbolika kolorystyczna biało-czerwona. Powstaje wtedy dylemat, czy właśnie biały i amarantowy, czy biały i karmazynowy, a może jeszcze jakiś inny odcień czerwieni. Spory o odcień polskiej czerwieni będą toczyły się aż do XX wieku, bo mają one swój wymiar ideowy. Karmazyn, najrzadszy z dających się osiągnąć odcieni czerwieni, najcenniejszy w związku z tym, rezerwowany był tradycyjnie dla tej najbogatszej warstwy społecznej, dla szlachty, stąd nasze przenośne określenie karmazyn na bogatego szlachcica. Ta czerwień bardziej demokratyczna, rewolucyjna, w związku z tym wydawała się odmienna, różniąca się od tego karmazynu. Czy karmazyn, czy może cynober? To już tylko fachowcy od malarstwa może odróżnią, ale to ważny element sporu ideowego, który toczy się przez wiek XIX. Pierwsza ustawa w sprawie barw narodowych podjęta przez Sejm Powstania Listopadowego 7 lutego 1831 roku nie rozstrzyga jeszcze tej kwestii, rozstrzyga natomiast co innego. Pojawiały się już na tym Sejmie głosy, że może wybrać za symbol Polski trójkolorową kokardę na wzór rewolucyjnej Francji i zrewolucjonizowanej już Belgii. Wtedy posłowie odrzucają tę propozycję. Trzymajmy się biało-czerwonej tradycji. To określa ustawa sejmowa z 7 lutego 1831 roku. Nie rozstrzyga jeszcze, jaki to odcień czerwieni będzie. Pora na te rozstrzygnięcia przyjdzie, kiedy Polska odzyska niepodległość w II Rzeczpospolitej.